Rada Powiatu Biaśla jako przedstawiciel mieszkańców powiatu jasielskiego, który poniósł w czasie agresji okupacji niemieckiej w latach 1939-1945 ogromne straty w wyniku działań niemieckiego okupanta, wyraża swoje pełne poparcie dla działań zmierzających do uzyskania zadośćuczynienia należnego Polsce od Niemiec za szkody wyrządzone przez III Rzeszę Niemiecką w czasie II wojny światowej. Straty materialne, infrastrukturalne czy kulturalne poniesione podczas niemieckiej napaści i okupacji są nie tylko ogromne, ale przede wszystkim nieodwracalne. Nie wspominając o osobistych tragediach, bowiem nie ma w Polsce rodziny, która nie doświadczyłaby okrucieństwa II wojny światowej. Również powiat jasielski, w szczególności miasto Jasło, zostały bardzo ciężko doświadczone w tym trudnym okresie naszej historii. Dramat rozpoczął się we wrześniu 1944 roku, kiedy do odległego o 20 km Krosna dotarły wojska sowieckie. 13 września 1944 roku Walter Gentz, ówczesny starosta, nakazał wysiedlenie Jasła. W ciągu 48 godzin wszystkie osoby cywilne musiały opuścić miasto, zostawiając w nim swój dobytek. Po wysiedleniu przez wrzesień, październik i listopad 1944 roku specjalne niemieckie komando, zwane w nomenklaturze Wehrmachtu oddziałem ratowniczym, wchodziło do budynków i rabowało pozostawione mienie. Zabierano maszyny, sprzęt, żywność, paliwo, dzieła sztuki, meble i wszystko, co mogło służyć do prowadzenia wojen. Niepotrzebne rzeczy palono. Budynki zaminowywano i wysadzano w powietrze lub podpalano. Zrabowane przedmioty wędrowały do III Rzeszy. Łącznie z Jasła wywieziono ponad 1002 wagony różnego rodzaju przedmiotów. Z list przewozowych wiadomo, gdzie trafiła własność Jaśla. 30 października 1944 roku wysłano na przykład wagon oleju sojowego i sody kaustycznej do Berlina, a dwa wagony różnych artykułów domowych do Osnabrück i Hanoweru. Również z list przewozowych wiemy, że za ich dzielenie odpowiedzialni byli lokalni liderzy NSDAP. Niemcy zniszczyli Jasło w 97%. Z 1152 budynków ocalało tylko 39. Żadne inne miasto w Polsce nie zostało tak potraktowane, jak liczące wówczas 15-tysięczne mieszkańców Jasła. Zniszczony został wówczas również ówczesny budynek starostwa, który wysadzono. Obecna siedziba starostwa w Jaśle została odbudowana wysiłkiem mieszkańców przy wykorzystaniu środków państwa polskiego. Po wojnie straty Jasła według kursu złotego z 1939 roku oszacowano w sumie na 70 milionów złotych, a miasto z trudem wracało do życia. Jesteśmy głęboko przekonani o moralnym zobowiązaniu Niemiec do odszkodowania i naprawy krzywd wyrządzonych w Polsce przez III Rzeszę w czasie II wojny światowej. Obowiązku wypłaty odszkodowań za naruszenie międzynarodowego prawa humanitarnego stanowi artykuł 3 o prawach i zwyczajach obowiązujących w wojnie lądowej, będący załącznikiem do 4 konwencji haskiej z 1907 roku. Rada Powiatu w Jaśle oczekuje od rządu Rzeczypospolitej Polskiej stanowczego prowadzenia działań dyplomatycznych i prawnych zmierzających do uzyskania od rządu Republiki Federalnej Niemiec odpowiedniego zadośćuczynienia. Polska powinna je otrzymać w imię elementu sprawiedliwości, w imię prawdy historycznej oraz w imię rzeczywistego pojednania polsko-niemieckiego. Dziękuję Państwu radnym za przyjęcie tego oświadczenia. Uchwała była podjęta jednogłośnie. Dziękuję panu europosłowi Bogdanowi Rzońcy, który jest bardzo silnym orędownikiem sprawy reparacji, odszkodowań, panu staroście za inicjatywę podjęcia takiej uchwały. Jeszcze raz bardzo serdecznie dziękuję. To bardzo ważna sprawa dla nas od lat. Do mojego biura poselskiego, odkąd jestem posłem, a także wcześniej jeszcze, kiedy jestem w polityce, przychodzili jaślanie i zgłaszali swoje uwagi co do tego, że no nie otrzymali stosownych rekompensat za te zniszczenia. Nawet zrobiliśmy w 2017 roku takie spotkanie z ludźmi tu w starostwie, przy tym stole w zasadzie, z ludźmi, którzy pamiętali to palące, zniszczone się miasto, zburzone miasto. I teraz ostatnio, dzięki, chcę to wyraźnie podkreślić, także dużej, znaczącej pomocy władz miasta Jasła i starostwa powiatowego, Rady Miasta Jasła, starostwa Rady Powiatu Jasielskiego, a także przy bardzo dużym wkładzie, tu bardzo pięknie dziękuję panu dyrektorowi Świątkowi, Muzeum Jasielskiego, udało się pokazać wystawę o zburzonym, zniszczonym Jaśle w Brukseli. Także dziękuję państwu wójtom, którzy byli, pan burmistrz, pan przewodniczący rady byli w Brukseli,
pan starosta również był na tej wystawie, więc mogli zobaczyć, w jak ważnym miejscu ta wystawa miała swoją lokację. To było takie centralne miejsce w Parlamencie Europejskim. Przez tydzień najpierw była pokazywana w samym Parlamencie Europejskim. Mamy stosowną kronikę, czyli wiemy mniej więcej, kto chciał, to się mógł wpisać do tej kroniki, ale z tego, co tam odnotowałem, byli europosłowie z Francji, europosłowie z Węgier, z Łotwy, nawet jeden europoseł z Niemiec przyszedł i dokonał tam wpisu. Oczywiście nie zauważyłem żadnego wpisu polskich europosłów z Platformy, no ale to już jest inna sprawa. Dlatego, że ta próba, jak Państwo wiecie, próba zwrócenia się do Niemiec o odszkodowania, chodzi tu o 1,3 miliarda euro, o taką kwotę wystąpił polski rząd, jak chodzi o odszkodowania, do rządu niemieckiego. To się zadziało 1 września 2022 roku na Zamku Królewskim w Warszawie i to ta dokumentacja cała została, ten wniosek został przekazany do służb międzynarodowych i trwa proces pokazywania tego przypadku jasła, bo to przypadek jest rzeczywiście nieprawdopodobny. Zniszczenia były wszędzie, jasło także było zniszczone, ale jasło było zniszczone w sposób świadomy, bezpośredni, nie na skutek działań wojennych, tylko po prostu zniszczone, okradzione i po prostu ludzie stracili swój dobytek. No, były różne komentarze po tym 1 września 2022 roku. Prasa niemiecka odnotowała takie bardzo negatywne stanowisko co do naszych żądań, ale zrozumienie jest coraz większe dla naszego działania, dla działania rządu i dziękuję bardzo panu przewodniczącemu Rady i panu staroście za tak podjęcie takiej uchwały. Bardzo byłbym wdzięczny, gdyby Rada Miasta jeszcze podjęła taką uchwałę, bo akurat radni miejsce są wybierani w samym mieście, więc jeśli będzie taka tylko wola, to na pewno to pomoże rządowi polskiemu w udowadnianiu tych strat i na pewno jest to istotne z tego punktu widzenia, że właśnie tak jak tutaj pan wójt powiedział, no, ludzie odczuli te straty. To nie jest jakiś wymysł polityczny, to nie jest jakaś gra, tylko myśmy autentycznie ponieśli ogromne straty jako kraj, oszacowane na 1,3 biliona euro. 1,3 biliona euro, tak, oczywiście. Więc te straty są ogromne. Myślę, że warto o tym mówić. Trzeba budować nową świadomość o sytuacji Polski w czasie II wojny światowej, bo otrzymaliśmy takie informacje, że świat o tym w ogóle nie wie, że to my, albo mówi, że to my budowaliśmy obozy śmierci, albo mówią niektórzy dziennikarze, że to myśmy byli winowajcami w czasie II wojny światowej. No nie, po prostu okupant był jeden, niemieccy bandyci po prostu niszczyli po kolei i naród.